Dzień dobry, jak zwykle gorąco i serdecznie witam Was w kolejnym odcinku. Dziś temat, z którym zamierzam się zmierzyć, to temat interesujący, myślę, dla dużej części z Was, bo duża część naszego społeczeństwa może mieć z tym problem. Dziś temat o tym, jak sprawić, żeby wyglądać na bardziej pewnego siebie. Wizerunek osoby pewnej siebie to coś, co jest bardzo często wyznacznikiem pewnego konkretu, zadowolenia, mocnej postawy, osiągania efektów i osiągania sukcesu. Któż z nas nie chciałby mieć takiego poczucia, że jest pewien siebie, wchodzi do firmy, wchodzi na spotkanie, wchodzi na rozmowę o pracę i mówiąc przysłowiowo rozwala system, bo wszyscy mówią: wow, co za człowiek. Każdy z nas chciałby taki być i każdy z nas chciałby się tego nauczyć. I tu trochę rozczarowania, bo nie da się tego zrobić za pomocą 10 technik, 5 sposobów, 8 narzędzi. To dość długa praca, czasem może żmudna, ale to bardzo ważna rzecz, bardzo często zakończona sukcesem, a więc warta temu, aby poświęcić jej trochę uwagi. A więc od czego zacząć? Co to jest wizerunek osoby pewnej siebie? Wizerunek osoby pewnej siebie to osoby, która zdecydowanie się porusza, głośno, wyraźnie, dobitnie mówi, to osoba, której chce się słuchać, to osoba, która osiąga swoje cele. Żeby coś było widać na zewnątrz, musi to znajdować się też w środku. Bardzo często mówię Wam o tym, tak jak mówiłam kilka odcinków wcześniej, o tym, że nie do końca jestem zwolenniczką podziału na komunikację werbalną i niewerbalną. Dokładnie tak samo jest tutaj. Nie można pracować nad wizerunkiem zewnętrznym, nie dbając o to, co jest w środku, co jest wewnątrz człowieka, który tak naprawdę to zewnętrze swoje dopiero chce pokazać. Zatem od czego zacząć? Zacząć od tego, żeby być dobrze przygotowanym do spotkania, do wystąpienia, do prelekcji czy wykładu. Przygotować się i przećwiczyć to, co się przygotowało. Muzycy jazzowi bardzo często powtarzają takie zdanie, że improwizacja jest wtedy najlepsza, kiedy jest dobrze przećwiczona. To, co widzicie na koncertach, kiedy muzycy zdają się odpływać w gitarowych solówkach, to rzeczy, które są wielokrotnie i bardzo dokładnie przećwiczone i zaplanowane. Tak samo jest z komunikacją, więc jeżeli będziecie ćwiczyć to, co robicie, zaczniecie nabywać pewności siebie. Nie bójcie się postawić telefonu i się nagrać, nie bójcie się mówić do lustra. Mówcie, ćwiczcie to mówienie i pracujcie nad tym, żeby wtedy podczas tego mówienia zacząć wyglądać na pewnych siebie. A co z zewnętrzem? Zewnętrze to studnia bez dna, o której można by było opowiadać, ale na pewno bardzo ważną rzeczą jest postawa, aby była mocna, aby nogi były ugruntowane w podłożu, aby prosty był kręgosłup, postawa mogła być strzelista i wyraźna, aby oczy nie były rozbiegane, tylko patrzyły na rozmówcę, czy też patrzyły w jeden konkretny punkt. To spowoduje, że już ta pierwsza część pracy nad tym, aby być postrzeganym jako osoba pewna siebie, już się zadzieje. Tak jak powiedziałam Wam na początku, niestety jest to dosyć długi proces, bo trzeba dużo zmienić w swoim wnętrzu, aby to, co było na zewnątrz, było przekonujące i aby sprawiało wrażenie takie, na jakim nam zależy. Trzymam za Was kciuki, nie bójcie się tej pracy i się jej też nie poddawajcie, w niej nie poddawajcie. Piszcie pytania, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.